Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Midla, fan sportu z nami, nie kto inny, tylko oczywiście Don Casio. Cześć, prosto z traski rozumiem, bluza, wypoczęty, zrelaksowany, twarz wypoczęta, jest git. Jak tak mówisz, to wierzę. Zaraz się przebieram w garnitur od pani Grażynki z domu Modynysa i lecimy z Cage'em. No właśnie, jak to z tym Cage'em, bo ostatnio ten twój telefon naprawdę namieszał mocno we Freak Fightach. Wiele ludzi zadowolonych, że wracasz do fejmu. A ty co, zadowolony, że jesteś w końcu, wielki comeback nastąpił? Znaczy ja zadowolony, bo jak zbieram życiowe doświadczenia i zobaczyłem jednak, że wiesz, 101 twarzy Don Casio już tam też widziałem, no i ludzie widzą, że to jest trochę inny Casio już w fejmie niż tam, ale bo myślałem, że umiem to oddzielić po prostu wszystko, a jednak człowiek jak organizuje też galę, to przejmuje się tymi innymi rzeczami, ciężko tak odciąć głowę tylko na walkę, nie? Jednak się przejmujesz tym, jak tu wyjdzie, jak sprzedaż gali, no wszystko, dużo jednak aspektów ma tam wpływ na samopoczucie, humor i tak dalej. Ale nie? Tego doświadczyłem i jestem zadowolony. A wiesz co, jeszcze zauważyłem, że właśnie po tym telefonie bardzo dużo komentarzy było tej treści, że o, Casio już troszkę wstawił się za Boxdelem, że dostało się oczywiście Wardędze, dostało się Goli, najbardziej Wardędze się dostało, no Boxdelowi troszkę też, ale uwierz mi, że bardzo dużo komentarzy było właśnie takich, że o, Casio już broni Boxdela, co tu się dzieje? Nie wiem, no jak były takie komentarze, no ja nie mam wpływu na komentarze ludzi i nie, wydaje mi się, że nigdzie tam nie było pokazane, czy z moich słów nie padło, że ja bronię Grubasa, nie? No bo, a interpretacja ludzi, no to już jest, interpretacja ludzi, nie? Po prostu ja nie zamierzam bronić gościa, który robił złe rzeczy, zamierzam go ukarać 10 lutego i to bardzo. A czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że właśnie Wardęga będzie jakby na face to face z waszym prowadził w ogóle taki program, czy raczej będziesz tutaj apelował do włodarzy, żeby Wardęgi nie było na takim face to face, bo wiesz, no byłby Boxdel, Wardęga i ty, no to dwóch twoich jakby gości, których chcesz ukarcić. Nie no, ja na taki face to face liczę, no. A nie? A, no, bo ty lubisz dymy, no. Ja mam nadzieję, że nie ucieknie Wardęga nam tutaj, bo sam zadeklarował, że prowadzi, że jeszcze będzie okazja to wszystko wyjaśnić, więc ja bardzo dobrze się czuję na żywo w konwersacji, a oni nie za bardzo. To tak jak oni są z jednej łapanki, mi się wydaje. Tam te, jeden kryje drugiego i tak, wiesz, oni się, no na żywo się gubią. Oni są mocni zza monitora swojego, tak jak Mekołak, ten Nitrozyniak, Wardęga i cała ta reszta klika tych Dubielów, tych Stu, Boxdelów, Goli, to oni są mocni zza komputera, bo oni tam mogą manipulować tym materiałem, mogą modulować głosem, to, no, a ja dobrze czytam manipulacje, bardzo dobrze czytam manipulacje ich, bo te ich manipulacje są bardzo proste. No ale widać, że dużo ludzi, dużo Polaków się nabiera na to i wierzą w takiego Wardęgę, że jest szeryfem internetu, nie? A to jest zwykła nie, no bo jak można robić pieniądze na przyjacielach, nie? Pieniądze się robi z przyjaciółmi, a nie na przyjacielach. Znaczy na początku tak było, że właśnie Sylwester po tej Pandora Gate, wiesz, był takim lekkim bohaterem, ale widzę, że im dalej w las, tym właśnie narracja się zmienia. No i widziałem, że też dużo osób właśnie w komentarzach jakby potwierdza twoje zdanie, że Casio ma rację, że faktycznie Wardęga przesadził, że po prostu zachował się nie fair w stosunku, nielojalnie w stosunku do swoich przyjaciół i też nie rozumieją tego zachowania. A czy ty już wcześniej miałeś coś do Wardęgi, czy to wszystko się zmieniło podczas Pandory Gate? Znaczy ja nie lubię takich zachowań, nie? Ja, mi są ci ludzie z show biznesu, 95% to jest mi obojętna. Koło chuj mi lata. Ja nie mam w sobie też emocji, nienawiści do kogoś. Ja po prostu jak koło chuj mi osoba lata, to jest mi obojętna. Nie mam takich emocji, żeby kogoś nienawidzić. A co do Wardęgi? To mi się wydaje, że dużo ludzi chciało się, czaiło na niego, tylko oni się bali, bo ja bardzo rzadko zerkam w tą skrzynkę inne, ale tam sobie zerknąłem i tam masz taką opcję, no nie wiem, najpopularniejsze to tyle ludzi z show biznesu, co mi napisało, że kurwa, się jeść tym, to ludzie po prostu, nie wiem, chyba boją się może, bali się go zaczepić, bali się coś mu powiedzieć wprost. Dużo ludzi chciało, ale jakby nie wiedziało, a ja, no ja się nie gryzę w język, ja mówię tak jak jest, po prostu, nie, ja zapraszam. Tym bardziej na żywo ja się czuję bardzo, bardzo dobrze, bo ja się niczego nie boję. Mówcie do mnie, co macie do mnie i tak dalej, a ja będę mówił wam,
co mam do was? Mało tego, widziałem, że jest diss na Wardęgę. Możesz coś więcej powiedzieć, bo to dzisiaj jakiś wyszedł vlog taki dopiero z tego dissa, bo to widziałem na szybko, jak teraz jechałem samochodem, ale widzę, że tu się szykuje jakiś konkretny kawałeczek. Godzinę temu już właśnie wyszedł diss. Już a, to, jest. To, nie, to już jest. No, ale no pewnie wywiad jak pójdzie kawałek dalej, więc tak. No ludzie zobaczą. No dissa sobie wypuściłem o 18, a teraz, no wiadomo, skupię się tutaj na Cage'u. Wiesz, ja lubię taki styl, jak nie mam nic więcej na głowie, tylko głównie promocja gali i tam od czasu do czasu trening, to czuję się komfortowo, powiem, bo ja wtedy, wiesz, promocja też jest ważna, dlatego przyjeżdżam i nie mam problemu z tym, zwłaszcza, że mam grubasa, kurwa, za rywala. Fakt, on schudł dużo, K1, pokonał tego Ksajo, ja myślałem, że ten Ksajo był mniejszy, a jednak jego gabarytów, bo Ksajo przytył 90 kg. Okej. Okay. Fajnie, ale kurwa, jestem przekonany, że no ze mną sobie nie poradzi, więc no więc po prostu 10 lutego go napisałem, a teraz skupię się na grubasie zaraz, nie? No wiadomo, jak Wardęga nie ucieknie z tego face to face'a, to zajmę się nimi dwoma na face to face, a teraz ten tydzień poświęcę troszeczkę w końcu na treningi i na zaraz dissa na tego grubasa nagrywam. Prosto. A czyli jednak to jest już diss na jednego, diss na drugiego, ale wróćmy do sportu, wróćmy do przygotowań, bo wiemy, że swoimi przygotowaniami jest różnie zazwyczaj, a ostatnio przygotowałeś się trochę do Adama, czy nie? No bardzo się przygotowałem, dlatego mnie tak wkurwił, że nie wyszedł. Wierzysz w tą kontuzję? Znaczy wierzę, że potem możliwe, że rozbił nogę, ale to wiesz... Jak można wierzyć? No jak można, nie wiem, 5 minut czy 10 minut przed walką napalać z całych sił, próbować nowych jakichś kombinacji, których niby mnie zaskoczy, no to trzeba być pół mózgiem, nie? Nagle po gali skończonej tam była już konfrontacja taka, można prawie mu przypomnieć, ale mówię, dobra, jeszcze ludzie powiedzą, że Kaleki bije niepełnosprawnego. A wybieg z karetki, bo gadałem z Bartoszem Szubą. Mhm. I rozmawiałem i mu opowiadałem o emocjach, jaki jestem wkurzony na tego dziba, bo teraz dla mnie to jest ja szacunkiem. Pierwszy rywal, do którego się normalnie odnosiłem, witaliśmy, a teraz mnie tak wkurzył, bo się jeszcze w południe mówił na mma.pl, że słowo honoru, że wyjdzie i tak dalej, a o takie coś. A z karetki, jak usłyszał, że na niego gadam, to w 50 metrów w sekundę podbiegł do mnie. I tu nagle wyzdrowiał. Złapał mi to, nagle wyzdrowiał. Nie szanuję, naprawdę. Chciałem temu chłopakowi pomóc od pierwszej gali, tylko już tam mnie zawodził, ale jeszcze tak wierzyłem w tego chłopaka, bo znam te środowisko, ale jednak też znam to środowisko, że ludzie z takimi uzależnieniami ćpuny się nie zmieniają. Po prostu są ćpunami do końca życia i dla nich to jest najważniejsze, a nie co innego. Drugiej szansy nie będzie, drugiej walki na pewno nie będzie, na pewno nie z tobą, ale czy na Prime, to tego nie wiemy. Zobaczymy, może a ze mną, bo chętnie mu teraz wpłynę, ale po prostu jeżeli by miała być taka walka, to od razu byśmy zastępstwo dla ludzi załatwili, żeby ludzie byli pewni, że walka się odbędzie. Jak ta by nie wyszła, no to i tak walka się odbędzie po prostu. Ale rozumiem, że tej najbliższej walki absolutnie nie olewasz, że tak powiem, w przygotowaniach. No, wiemy, że Boxdel dużo schudł. Wiadomo, pierwsza walka była jaka była, bo jest zdecydowanym dominatorem. Dzisiaj sprawdziłem sobie kursiki. Oczywiście jesteś faworytem tego pojedynku, ale to też nie jest tak, że na ciebie jest, wiesz, 1,05, tylko jest 1,50. Także jak Asiu widzisz, to też nie jest tak, że jesteś takim totalnym pewniaczkiem w tym pojedynku. No dziwne, bo ja uważam, że tego Adama się tak bardziej obawiałem, bo jednak duży chłop, wchodzę w jego grę K1, a był kurs 1,20, mówi, kurwa, taką presję bukmacher mi robi, chyba że no możliwe, że bukmacher wiedział, że to jest zwykła ten Soroko, no i jak się okazało, później jest, no bo specjalnie nie wyjść, kurwa, i udawać, że kontuzja, albo specjalnie nawet robić nogę, to bez różnicy, czy miał tą kontuzję, czy nie, to no zachował się jak a no, na Boxdela właśnie, kurwa, nie jestem takim jakimś murowanym faworytem, okej, no skupię się na tych przygotowaniach. Wiem, że zapisał, tylko wiesz, no, obcięcie tłuszczu w Turcji to nie jest też zapisanie. Fajnie, że tą wagę zgubił, że trzyma, ale no zobaczymy. Jakoś mega się tam nie obawiam, dlatego mam czas też, żeby wyjaśniać tych kurwów.
co te kółko wzajemnej adoracji, bo oni tu się, wiesz, łapa łapę kryje, nie? Ja dlatego nigdy się z nimi nie trzymałem i się cieszę, jak coraz bardziej to wychodzi, wiesz, kiedyś krzyczeli, Don Casio tu kuje, ale co, no ja jej, ja wiesz, nie gryzę w język, ja potrafię nie przyklinać, potrafię przyklinać, to jeden twarz Don Casio, a te kuje to, wiesz, robią takie rzeczy, co na drugiego, to wychodzą gorsze rzeczy. Siema. Siema. Wracasz na dłużej tutaj do federacji? Czy na ten moment nic nie wiesz, nie możesz powiedzieć? Czy to zależy od tej walki? Zobaczymy. No, ja wiesz, ja jestem Don Casio Król, ja mogę robić co chcę. No tak, bo ja słyszałem, nie wiem, czy to oczywiście prawda, że Nathan powiedział, że on idzie do Prime'u, ale za to ty idziesz tutaj do Fame'u, żeby była taki transferik, mała wymiana. Czy to w ogóle farmazon, czy to prawda? Nie, on pierdoli po prostu głupot. No, bo jak ja bym tu nie chciał być, to by mnie tu nie było. No po prostu. Tu nie ma żadnych transakcji wiązanych ze mną. Mhm. Po prostu. No, no siedzisz. A jakby była, to ja bym o niej wiedział. A nie, że ktoś za plecami moimi by sobie transakcję jakąś wiązaną zrobił. No, bez przesady. Tak? Tak. No właśnie, chciałem też zapytać, no bo jednak siedzisz trochę już w tym biznesie. Już wiele widziałeś i wielu przeciwników widziałeś i wielu zawodników widziałeś, którzy się bili i wiele różnych jakby formacji, które przyjmują, prawda? Jak się do kogoś ktoś odzywa i tak dalej. Jak sformułujesz w ogóle to, co robi Nathan? Czy to idzie w dobrą stronę, czy idzie w złą stronę? Czy uważasz, że on po prostu troszkę przegina? Czy po prostu przyjął sobie taki punkt, że po prostu tak to będzie wyjaśniał, że w klatce jest jak jest, ale na konferencjach daje radę? Ciężko to ocenić. No, ja uważam jego przeciwników, że łatwo weszli w jego grę, a jak weszli w tą jego grę, no to łatwo ich wyjaśnia, bo on był na to przygotowany. Oni niczym go nie zaskakują. Wiesz, kilka jego akcji mi się tam podobało, ale sporo też nie. No i tak... Wydaje mi się, że on się i tak, ja przynajmniej to widzę, nie będę zdradzał pewnych rzeczy, które ja na przykład zauważyłem, ale ciekawe, czy się nie pogubi po prostu kiedyś, nie? Słynny pokój 222, coś ci to mówi, czy w ogóle nic o tym nie wiesz? Nie, nie. Dobra, bo wczoraj znowu wyszło naprawdę. Szota słyszałem, tak? Ale to od razu mówię, ze znajomymi mówię i zobaczcie, jak... Cieszę się, że nawet nie wiedziałem, nawet nie miałem świadomości, że jakiś... Było. Że coś takiego było. I fajnie, kurwa. To tym bardziej wiem, że no nie należę do tej części show biznesu, nie? Kurwa tego. A jest dużo, naprawdę. 95% show biznesu to kurwa i złodzieje. Krótko i na temat, to będzie oczywiście szot z tego, ale Kasiusz, jeszcze muszę zapytać, na pewno o Denisa Załęckiego, bo wiem, że była taka sytuacja, że on coś mówił, że się złapiecie na mieście, że wyjaśnicie sobie to właśnie na ulicy. Rozumiem, że nic takiego nie miało miejsca, na mieście się nie zobaczyliście i chciałbym, żebyś ocenił jego ostatnią walkę z Wielkim Bu, no bo też dostało mu się po głowie i też jak rozmawiał ze mną, no to widziałem po nim, że faktycznie chyba chce sobie zrobić przerwę od tego środowiska. Nie widzieliśmy się, walki nie było, więc ciężko oceniać. No i chyba, tyle. Jasne, no tu nie ma co więcej się rozbijać. Kalidow czy Adamek? Pytam też gościa, który na boksie naprawdę się zna i merytorycznie, i też no, fizycznie, prawda? No jednak ten boks to twoja domena, twój sport. No tyle, żeś się ćwiczył, tyle, żeś trenował, widziałeś już niejedno, ale kurczę, ta walka mnie bardzo zastanawia. I na początku myślałem Kalidow, a potem jak się zacząłem zastanawiać, mówię, kurczę, chyba Adamek może wypunktować Kalidowa. Ciekawy jestem, co ty myślisz w ogóle na temat tej walki. Moim zdaniem Adamek. Tak? Tak. Ale bardziej na punkty, nie? Niż knockout. Ciężko ocenić, bo mało rund. Więc raczej chyba na punkty, no. Widzisz swoją walkę z Tomkiem Adamkiem? Widzę. Myślę, żebym taktykę obrał taką, żebym go pokonał. Jestem przekonany o tym, żebym zrobił wszystko i pierwszy raz bym się przygotował w pełni na Adamka, no bo to jednak, wiesz, to nie jest już moja pasja, ale dalej kocham ten sport i może bym się w końcu zmotywował, bo no, ostatnie dwa lata to mi się tak naprawdę mało razy byłem na sali, ale ten rok zacząłem tak pół dobrze, pół źle, bo chciałem zlać tego Soroko i teraz Boxdela, fajnie zacząć i iść po tego Adamka, ale czekamy na 10 lutego, grubasa wyjaśniam i idę po Adamka. Rozumiem, że też mocno i grubo szykujesz się na konferencję, no bo wiemy, że tutaj też nigdy, że tak powiem, nie odstawałeś od nikogo i na pewno widzowie mogą się spodziewać ostrego Kasiusza.
Ja tak jak pamiętam, to nie przygotowuję się i to u mnie po prostu działa, nie? Jak nie wiem, z dwa razy się przygotowałem na program na Prime, który prowadziłem, to przeważnie jakoś nie czułem się komfortowo. A jak idę na spontanie, bo ja wszystko mam to, co wiem o sobie, o innych, to w głowie. Nie oglądam na siłę, to tak jak mi teraz ludzie piszą o Marcinie Wrzosku, wiesz, to. Mi lata życie kogoś prywatne, no niech oni się zajmują. Jak ja będę miał z nim konfrontację, to najwyżej mu wypunktuję wszystko, co robił źle. Tak, ja mam swoje życie, naprawdę, ja nie żyję tak aferami, żeby śledzić tą. Teraz wszedłem do fejmu, akurat tak Wardęga siedział, no to go wyjaśniłem, wiesz, brat się nawet z najmłodszym bratem jechaliśmy do siostry, do Poznania wtedy, się śmiał, że zadzwonił fejm i ja tu zadzwoniłem 200 na godzinę, a tu jeszcze cisnę tych leszczy. Grubasa i Wardęga. No i mocno wyszło. No dobrze, Kasiusz, no to życzę powodzenia wszystkim, zdrówka przed walką, żeby tam się już nic nie wykraczyło, ale raczej ty jak powiesz A, no to powiesz też B, więc po prostu życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia z nami oczywiście. Don Casio, cześć! Cześć!